Witamy Państwa serdecznie z Volkswagen Arena. Dziś emocji na pewno nam nie zabraknie. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Obowiązują dzisiaj wyjątkowe zasady. Niezależnie od ustawienia zawodnicy zagrają, jakby urodzili się na jednym podwórku. Zapowiada się naprawdę interesujący mecz, na który kibice długo czekali. Zgadza się, Darku, trenerzy dawali... Czy będzie prowadzenie? Jest Lewandowski! Przepięknie się złożył do tego woleja. Brawo, Robert! Powtórka bramki. Nadlatująca piłka nie zaskoczyła go, ale też nie tracił czasu na przyjęcie. Celnie uderzył z powietrza i proszę, jakie piękne trafienie. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. No, odmierzył to idealnie. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Martial. To może być wyrównanie. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. De Bruyne. Stracili teraz piłkę. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Ale szansa na wyrównanie. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Martial. Kevin De Bruyne. Obrońca na posterunku. De Bruyne. Ładna okazja. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Teraz Xavi. Sergio Ramos. Zidane. Kiepskie podanie. Zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Może teraz jest okazja. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Sprytnie znów obrońcy po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Ewidentny spalony. Sergio Ramos. Carles Puyol. Z piłką teraz Messi. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Może zdecydować się na strzał. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Laporte. I przejmuje piłkę bez faulu. Antoine Griezmann. Z piłką teraz Messi. No, może teraz. Zinedine Zidane i Lewandowski. Jest gol Roberta Lewandowskiego. Świetnie się tam teraz znalazł. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Dobre podanie. Dał się teraz wypchnąć poza plac gry. I tak oto tracą piłkę.
Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Kante, De Bruyne, Martial. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Gareth Bale spogląda w stronę bramki. Walijczyk jest groźny z tego miejsca. Ach, zawiedziony. Nie tak chciał uderzyć. Za słabo nakrył piłkę. Za późno zaczęła opadać. W efekcie oprzedł się smakiem. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Oddali piłkę rywalom. Leo Messi dostaje piłkę na skrzydle. Zidane. No wsparli teraz bramkarza. Griezmann. No i strata piłki. Gareth Bale. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? I teraz strata. I przejęcie piłki przez Laporta. De Bruyne. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Świetny odbiór. Zizou. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. No, już blisko pole karne. Otwiera się szansa. Tak, gol! Trzy do jednego to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. Robert Lewandowski. Roberto Carlos. Piłka u Xaviego. Zinedine Zidane. Puyol. Piłkę ma Sergio Ramos. Zizou. Robert Lewandowski. Ansu Fati. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Laporte. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Już blisko pola karnego. Aż strzał. Zobaczymy, czy na miarę zmniejszenia straty. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3 do 1. I zaczęli. Po przerwie emocje będą jeszcze większe, a prowadzący zespół Vipers wcale nie może być pewny swojej przewagi. Roberto Carlos. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. Longle. Sergio Ramos. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobrze, przebił się. No, coś musi z tego być. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Messi. Schodzi do środka ze skrzydła. Robert Lewandowski. Udanie zablokowali ten strzał. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. I jeszcze jedna bramka. Powiększają przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Pomału zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwników. Andrew Robertson.
Kanté. No i strata piłki. Kevin De Bruyne. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Ajaj, to powinno wpaść. Mądrze uderzył, nie na siłę, ale no cóż, czegoś zabrakło. Może za długo się zastanawiał. Ramos, nie dopuść. Bramkarz na posterunku końcami palców przenosi ten strzał ponad poprzeczką. Bramkarz spokojnie. Spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Kevin De Bruyne. Ładnie prostopadle. Na dalszy słupek posłana piłka. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. 15 minut drugiej połowy już za nami. Antoine Griezmann. No, przydałoby się dośrodkowanie. I bramkarz oddala zagrożenie. Mają teraz trochę miejsca. Dobrze, biega na wolne pole. Jest bramka po szybkim kontrataku. Sprawnie to rozegrali. Zaryzykuję stwierdzenie, że właśnie w ten sposób ćwiczyli to na treningach. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Martial, De Bruyne, Havertz. Czy będzie trafienie kontaktowe? Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Mogą ich teraz skontrować. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Robert mógłby spróbować z tego miejsca strzelić, ale podejrzewam, że raczej zdecyduje się na wrzutkę. Havertz. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. Havertz. Lewandowski. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Gol! Messi. Cóż by dawać więcej? Fantastyczny wolej Argentyńczyka. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania, a Messi wykończył akcję pewnym uderzeniem z zaledwie paru metrów. Argentyńczyk nie mógł się tu pomylić. Havertz, Kanté z piłką, Anthony Martial. Brawo, ładnie odebrał. No, może być groźnie. Kevin De Bruyne. Świetnie De Bruyne. Gol! Martial! Fantastycznie! Pokazuje, że warto na niego stawiać. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie i proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny.
Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Dobre podanie. Ma trochę miejsca na skrzydle. Ma teraz szansę. Alisson wypiąstkował piłkę. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Piłka oddana rywalom. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Jest szansa! Gol! Już trzeci w tym meczu. Piękny hat-trick, który nie wziął się z niczego. Wciąż szuka okazji. Może strzeli tu coś jeszcze. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga 2-1, to musiała paść bramka. Kante. Martial. Havertz. I piłkę przyjmują rywale. Rozpoczynają kontratak. Pora wracać, bo może z tego być gol. Lewandowski przed szansą. Kontra, palce lizać. Wykończenie też. Niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. Wznowienie od środka. A tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Raheem Sterling. I strata piłki. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Kevin De Bruyne. Dobre, uruchamiające pod... Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Puyol. Luis Figo teraz. Końcowy gwizdek, dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się oby. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Może teraz jest okazja. Do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to... No, może teraz. Zinedine Zidane i Lewandowski.